Cześć. Wyobraźcie sobie, czego się dowiedziałem. Podobno, jeżeli chcę mieć dużo subskrybentów, chcę trafiać do większej ilości ludzi, to potrzebuję zatrudnić jakąś profesjonalną firmę do tego. Tak samo jak jeżeli chcę osiągnąć coś, to potrzebuję zatrudnić profesjonalną firmę do tego. Jeżeli chcę zorganizować koncert i imprezę całą, to potrzebuję zatrudnić profesjonalną firmę do tego. Stąd wyszło mi, że będę potrzebował, żeby zorganizować ten cały koncert z Newsboys jako gwiazda wieczoru, jak również zorganizować te wszystkie TGD, TAU i całą resztę tego. Jonadab, Jacka Zagórskiego i całą resztę osób najważniejszych, to znaczy Jezusa Chrystusa, doktora Jacka Nawrota, księdza. Doktora księdza Jacka Nawrota, jak również ojca Adama Szostaka, czy ojca Pawła Sawika, czy księdza Dominika. No i znowu mi uciekło jego nazwisko, no. Chmielewski, o. Dominik Chmielewski. Ksiądz Dominik Chmielewski. To żeby zorganizować to wszystko, to jest koszt rzędu 500 000 zł. 500 000. Oczywiście organizacją tego rodzaju wydarzeń zajmują się profesjonalne firmy. W związku z czym, nawet jakbym chciał, to nie mam na co liczyć. Nawet jeżeli bardzo bym chciał, to nie mam na co liczyć. Więc chyba najwyższy czas po prostu zejść na ziemię i mieć świadomość tego, kim się jest i dokąd się zmierza. Mam na imię Jacek. Jestem drugi. Bo na pierwszym miejscu jest Jezus. Ja nigdy nie chciałem być pierwszy. To znaczy, dobra, kiedyś chciałem być pierwszy. Tak, chciałem być pierwszy. Chciałem, żeby o mnie było głośno. Chciałem, żeby o mnie ludzie mówili, żeby ludzie mnie lubili. Ale przyszedł taki dzień, kiedy zrozumiałem po prostu, że to dokładnie był ślub mojego brata, gdzie zrozumiałem, że nie ja jestem najważniejszy, tylko on. To nie jest moje, w cudzysłowie, show. Tylko to on jest najważniejszy. To on i jego żona, oni są najważniejsi. A nie ja. Dlaczego ja chciałem zawsze grać pierwsze skrzypce? Cokolwiek się działo, zawsze ja chciałem być na pierwszym miejscu.
Aż w końcu właśnie przy tym ślubie właśnie zdałem sobie sprawę, że to nie ja jestem najważniejszy. To nie ja muszę być pierwszy. Oczywiście ja wierzę, że to wszystko jest dzięki Bogu. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jak chcecie wiedzieć, na co patrzę, to... Patrzyłem na krzyż. Na Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowanego. To On jest pierwszy, rozumiecie? Ja jestem drugi. Właściwie nawet nie drugi, ja jestem... Ja jestem dzieckiem Bożym. To co ja będę kłamał? Tak, jestem drugi. Jestem księciem. Niebios. To jest tytuł. Książę Niebios, co? Oddałem mu swoje życie. I on uczynił mnie dziedzicem Boga Ojca. Więc jestem spadkobiercą Jego. To jest dopiero tytuł zaszczytny. Bycie dzieckiem Bożym to zobowiązuje. Powiem Wam szczerze, że to zobowiązuje. To nie jest hop-siup, że można tak od. Chcę wyjść i robić, co się chce. Oczywiście, że można robić, co się chce, ale trzeba znać konsekwencje tego, co się robi. No właśnie. Trzeba znać konsekwencje. Szkoda, że ja nie znałem. Kurde, gdybym znał konsekwencje swoich działań, wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. Wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. A ja kiedyś byłem taki, że dla mnie seks to było coś, co było najważniejsze. Seks był najważniejszy w życiu dla mnie. To było coś, co po prostu wokół czego obracał się cały mój świat. Seks, seks, seks. To było na pierwszym miejscu. Ale zostałem na szczęście z tego uwolniony. Dzięki Bogu, oczywiście. Tak naprawdę jedyna osoba, która pozwoliła mi wyjść, pomogła mi wyjść z tego ustrojstwa, jakim jest nauk, masturbacji i całej reszty tego tałataństwa, to jest... Ojej, chwila. Ja staram się ją obrócić. O, to jest ona. Widzicie ją? Mam nadzieję, że tak. To jest Matka Boża z Guadalupe. I ona, nie ona konkretnie, Matka Boża ogólnie, pomogła mi wyjść z tego ustrojstwa, jakim jest pornografia, jakim jest nauk masturbacji i cała reszta tego dziadostwa. Ona mi pomogła z tego wyjść, rozumiecie? Ja nie czuję potrzeby. Kumacie to? Ja rozmawiam z moją koleżanką.
I ona powiedziała, że ona sobie nie wyobraża mieć męża, któremu wacek nie stoi. Ale chodzi o to, że co? Jej cały świat obraca się wokół jednego? Wokół seksualności? Czy to nie jest mało? Według mnie to jest bardzo mało. Życie składa się z o wiele ciekawszych, piękniejszych spraw, rzeczy, którymi człowiek może się zajmować. Seksualność to jest tylko jeden z filarów życia. Oczywiście bardzo ważny, ale nie najważniejszy. Najważniejszy jest Bóg. Jeżeli wszystko jest na swoim miejscu, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I tyle. A jeżeli o mnie chodzi, no to cóż. Sam sobie odpowiedziałem na pytanie. Co robić, żeby wyjść z tych długów? No nie? Odpowiedź jest prosta. Banalnie prosta. Muszę ponieść odpowiedzialność swoich działań. Nikt mi nie pomoże. Sam się w to wepchałem, to teraz sam muszę z tego wyjść. Z tych długów, z tego wszystkiego. I cóż, bywa i tak. Więc to się nazywa dorosłość, nie? Ponoszenie konsekwencji swoich działań. Ot, wszystko w tym temacie. Za 2,5 roku uda mi się to spłacić. A póki co, teraz, no cóż. Teraz pozostaje mi tylko ora et labora. Czyli módl się i pracuj. Pozostaje mi tylko modlitwa i ciężka praca. Praca nad swoimi mięśniami. Tak, aby nie było zaniku, ale tak, żeby była poprawa. To, że ja mam taki wzrok, jaki mam, wiecie, bo wszystkie filmy, jakie wy widzicie, to wam się wydaje, że wy widzicie je w dobrej jakości. Natomiast to, jak ja widzę, to jest tylko tyle, tyle, tyle i tyle. To jest to, co ja widzę. Rozumiecie? I to wszystko, co ja widzę, i tak jest rozmyte. Totalnie rozmyte. Więc nie ma tak, że ja sobie widzę wyraźnie. Ja nie widzę wyraźnie. To jest twardnie rozsiane. To nie jest tylko kłopot z chodzeniem, jak pijany, ale to jest kłopot z widzeniem również. Kłopot z mówieniem. Bo ja mówię wolniej niż mówiłem. Kiedyś mówiłem dużo szybciej, a teraz co? Teraz po prostu mówię tak, jak mówię, no i tyle. Żeby usłyszeć, jak ja kiedyś mówiłem, no to wystarczy, że zwiększycie sobie tempo tego filmu 2 razy. 2 razy, o, tak. I wtedy będziecie widzieć, jak ja kiedyś mówiłem. Razy 2. 2 razy szybciej niż teraz. No a teraz to po prostu jest w ogóle jakieś zwolnione tempo, ja nie wiem, o co chodzi, nie? Ja mogę postarać się szybko mówić, ale to nic nie daje. Ja może i szybko mówię, może mi się tak wydaje, że ja szybko mówię, a tak naprawdę nie mówię wcale szybko. To jest tylko złudzenie szybkiego mówienia. Ale wiem, że przyjdzie ten dzień, w którym ja będę zdrowy, wtedy będę mówił szybko, wtedy będę mówił normalnie. I wtedy, ja już będę całkowicie zdrowy, i wtedy, moi kochani, nagram dla was film, w
który będę mówił normalnie, będę mówił szybko i wszystko będzie zupełnie inaczej niż jest teraz. Wszystko będzie zupełnie inaczej. No ale wszystko nie w moich rękach, tylko w rękach Boga. Więc zapraszam i polecam modlitwę. Jacek Zagórski. Trzymajcie ciepło i pozdrawiam. Bye. Papa. On wszystkim kieruje, ja ma nad wszystkim władzę. Mój król, mój pan, mój tata niebieski. Amen.